Czekają nas ogromne utrudnienia. We wrześniu rusza remont węzła kolejowego w Katowicach. 30 sierpnia kolejny etap prac na torowisku tramwajowym na katowickim rynku, a dzisiaj na DTSC ruszył remont na obu jezdniach na wysokości osiedla tysiąclecia i kierowcy już stali w korkach. Na zmiany w codziennych podróżach koleją muszą przygotować się mieszkańcy całej aglomeracji. 2 września rozpoczyna się jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Katowice, kluczowy węzeł kolejowy, czeka wieloletnia modernizacja. Zanim jednak odczujemy pozytywy, przygotujmy się na utrudnienia. Inwestycja obejmuje przebudowę 96 km torów, pojawią się 22 km torów zupełnie nowych, przebudowane zostaną przejazdy oraz cztery wiadukty. Do tego zmieni się dworzec w Katowicach. Modernizacja ma rozdzielić ruch regionalny od dalekobieżnego oraz zwiększyć przepustowość linii. Dziś natomiast ruszył remont na obu jezdniach DTS-ki na wysokości osiedla tysiąclecia. Kierowcy jadą tylko jednym pasem. Prace są prowadzone na obu jezdniach, w stronę Chorzowa i centrum Katowic. Rozpoczyna się także drugi etap prac na katowickim rynku. Ponownie wprowadzone zostaną zmiany w ruchu tramwajów. Zaczną one obowiązywać 30 sierpnia i obejmą 10 linii tramwajowych oraz 4 linie autobusowej komunikacji zastępczej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej ZTM.